Piosenka u ciebie. Zanim muzyczny Lublin zaczęły rozsławiać zespoły takie jak Budka Suflera czy Baim, byli Minstrele, studencki zespół, który powstał w 1965 roku, a jego członkami byli m.in. dzisiejsi goście piosenki, perkusista pan Krzysztof Racki i wokalista pan Andrzej Żołnierowicz. Czas nie zdołał zatrzeć wspomnień pierwszych prób, które odbywali w małym pokoju Akademickiego Centrum Kultury. Potem były występy na scenach całego kraju, a także za granicą. Jednak za swój największy sukces panowie uważają uczestnictwo w finale Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Nastolatków w Gdańsku w 1966 roku, gdzie konkurowali z takimi zespołami jak Blackout, Dzikusy czy Skaldowie. W całym świecie każdego rana zakochany ktoś po raz pierwszy jest znów. Uwielbiałem Marię Koterbską i Nataszę Zylską. To były piosenkarki, które bardzo lubiłem słuchać, a poza tym tak się złożyło, że ja bardzo lubiłem muzykę i na stadionie Lublinianki były adaptery i były ogromne kolumny, które nagłaśniały i w trakcie powiedzmy tam przerwy meczu, przed meczem, na basenie cały czas. Ja tam puszczałem, zmieniałem płyty, tam sterty płyt tych szelakowych. Moim ulubionym utworem była Brzydula i Rudzielec Marii Koterbskiej. Dziecięcych już lat ciągle idą za mną w ślad, wierniejsze od psa te krótkie słowa dwa. Brzydula i Rudzielec to niby nic, a znaczy wiele, niby nic, a spróbujcie raz być brzydulą tak jak ja, bo ja mam włosy rude, nie miedziane, nie kasztan, nie ma choń, tylko rude, po prostu rude, jak lisia skórka latem. Bardzo lubiłem słuchać Haliny Kunicką. Ona była rzeczywiście kompletną artystką jako wokalistka. Bardzo pięknie śpiewała, bardzo ładną miała barwę głosu. Podobała mi się piosenka Orkiestry Dęby. Babcia stała na balkonie, dołem dziadek defilował. Ledwie go ujrzała, nie omal zemdlała. Skrapiać trzeba było skronie. Dziadek z miejsca zmylił nogę. Czas rozpocząć dzieło. Stanął pod balkonem, puknął jej buzonem. No i tak to się zaczęło. W szkole podstawowej powstał zespół, brat grał na akordeonie, a ja została mi perkusja. Po szkole podstawowej poszedłem do budowlanki i tam powstał też zespół. Wtedy była walka o miejsce, o możliwości grania. Każdy liczył się z tym, że sala kosztuje. Szukaliśmy jakichś takich miejsc, gdzie jakaś instytucja była zainteresowana zespołem. Było przedsiębiorstwo przemysłowe, miało miejsce, taką dużą salę. I tam powstał zespół taki przy tym przedsiębiorstwie, który nas angażował później na różnego rodzaju wyjazdy wczasowe. I myśmy tam w okresie urlopowym mieli po prostu takie koncerty. Wtedy już nastała era rock'n'rolla, a więc Bill Haley, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis. I myśmy jeździli każde wakacje, jeszcze w szkole średniej, jeździliśmy do Sopotu do non-stopu. Non-stop jeszcze był przy wejściu na molo, bo później po kilku latach przeniesiono go później na plażę pod taką plandekę. No i tam żeśmy jeździli i też słuchaliśmy te pierwsze produkcje. Kiedy skończy się przygód letnich czas, o, kiedy letni wiatr nie okryje nas, to jeździliśmy na festiwale muzyki nastolatków. W 62 roku w Szczecinie, w 63 był drugi festiwal muzyki nastolatków. Tam podzielono. Soliści zostali w Szczecinie, natomiast zespoły występowały w Międzyzdrojach. Tam występował zespół z Lublina, który się nazywał The Minstrels. I to był taki okres, że skończyłem szkołę średnią i poszedłem na studium nauczycielskie. I w tej grupie mojej było dwie koleżanki, które były sympatiami członków zespołu The Minstrels. Posłuchały tego, co ja śpiewam i swoim kolegom, tym swoim sympatiom powiedziały, że jest taki facet, który ładnie śpiewa, znaczy im się to podobało i oni mi zaproponowali
przystąpienie do tego zespołu. Zespół Zeminstrels po jakimś czasie zmienił nazwę na Bezimienni. Mieliśmy różne kłopoty organizacyjne i w pewnym momencie z Leszkiem Wijakowskim, solowym gitarystą, przeszliśmy do zespołu, który po jakimś czasie przyjął nazwę Minstrele. Kiedyś zebraliśmy się na takim spotkaniu w innym przedsiębiorstwie, było przedsiębiorstwo szycia jakichś ciapów czy butów, nie pamiętam. To był taki klub ciapy, gdzie rzeczywiście też była sala duża, gdzie można było pograć i w związku z tym rozpoczęliśmy sobie tam próbę i wtedy przyszedł Andrzej z Leszkiem Wijakowskim, świętej pamięci, i po prostu porozmawialiśmy, pograliśmy trochę i w sposób naturalny powstał pomysł, że zrobimy sobie zespół. Wybraliśmy kolegów, innym kolegom podziękowaliśmy i następnego dnia udaliśmy się do chatki Żaka. I tam w zasadzie rozpoczęła się nasza działalność na zewnętrzną taką skalę poza Lublinem, dlatego że to było środowisko studenckie i było bardzo dużo imprez ogólnopolskich studenckich. Takie przeglądy, piosenki studenckie w Gliwicach, w Krakowie, w Częstochowie. Myśmy brali udział i tam zdobywaliśmy też różnego rodzaju wyróżnienia. Pogodny dziś dzień, na lody mam chęć, co robić mam, bo wolny mam dzień. Już teraz wiem, co wybrać mam, ujrzałem cię i ciebie. Ponieważ ówczesne władze pozwoliły po raz pierwszy zrobić taki na zewnątrz festiwal wielkiej rangi, to on się odbywał na stadionie Lechii Gdańsk. I oczywiście my, tak się ułożyło, że występowaliśmy jako zespół pierwszy. Ale tylko dodam, że w tym festiwalu wzięły takie zespoły Skaldowie, Blackouti, Kontiki, Minstrele, Dzikusy. Było 8 zespołów. Zapowiadał Jerzy Zelnik i zapowiadała Pola Raksa. Wtedy najpopularniejsi polscy aktorzy, bo wiadomo, że Zelnik był po Faraonie, Pola Raksa po Czterech Pancernych, było mnóstwo ludzi. Istnieje od 8 miesięcy. Opiekunem zespołu jest Rada Uczelniana ZSP przy Uniwersytecie imienia Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Zespół Minstrele. W momencie, kiedy żeśmy zaczynali grać, urwała się chmura. Zalała całą tą scenę. Jednym z utworów to była deszczowa piosenka, którą wykonywała Basia Kowalska, która była naszą wokalistką, a drugą piosenkę śpiewał Andrzej, to był Uśmiech na zapas, Winka i Księskiego, tak, lubelskich autorów. Okazało się, że ono rzeczywiście podobało się, no i byliśmy zadowoleni, bo dostaliśmy też wyróżnienia. Choć nad miastem chmury albo mgła, chociaż czasem chmurne oczy masz, choć wstępuje w ciebie wielki lęk, to nic, ty się z tego śmiej. Na płycie Boiska pojawiło się w sumie no około kilku czy kilkunastu tysięcy ludzi. Głównie wtedy w tych imprezach typu Festiwale Muzyki Nastolatków uczestniczyła młodzież jako widzowie z całej Polski. Byli to autostopowicze, którzy po prostu przemieszczali się w Polsce autostopem z tymi książeczkami. Kontakty były oczywiście z Andrzejem Zielińskim ze Skaldów, z Blackoutami. Później oczywiście mieliśmy taki kontakt z Polanami, ale to był taki kontakt w zasadzie poprzez Estradę Lubelską, która zaproponowała nam granie razem wspólnie z zespołem Polanie. I rzeczywiście tych koncertów trochę było na tej. Myśmy grali tak zwany, chyba to się support nazywa. Tak. Myśmy grali pierwszą część koncertu jako Minstrele, a drugą główną, część, tą główną, tak. Grali Polanie. Tak. Jeździliśmy wspólnie autobusem. W pierwszym momencie oni, że tak powiem, wozili swój sprzęt nagłaśniający, ale później poszli po rozum do głowy, że nasz sprzęt jest lepszy od ich sprzętu i oni już później grali na naszym sprzęcie. W ogóle fantastyczni muzycy, przemili ludzie. Z nimi jeszcze śpiewał wtedy Wojtek Gąsowski.
Polanie. Do dnia dzisiejszego z przyjemnością się słucha. Choćby jutro po południu stanął cały świat na głowie, pójdziemy razem do kina, a ty pocałujesz mnie. Już nie stanie się nic złego, nic takiego się nie zdarzy. To było do przewidzenia, że ty pokochałaś mnie, że ty pokochałaś mnie. Jara się bawiła, tańczyła, śpiewała razem z nami te przeboje, które żeśmy kiedyś lansowali. A śpiewaliśmy utwory, które były komponowane przez lubelskich kompozytorów. Takie utwory, tak, które były bardzo znane. Konik na biegunach, to co wylansował w naszym środowisku Michał Hochman. Tak. Później jak Michał wyjechał do Ameryki, to ja śpiewałem ten utwór. Zresztą później Urszula nagrała już w innym rytmie. Dlatego, że te piosenki były zawsze melodyjne, że te piosenki zawsze coś mówiły, że te piosenki były takie bardziej od serca. I dlatego może po prostu to się podobało. Te utwory się dało śpiewać każdemu, że tak powiem, amatorowi. I kobiecie, która gotuje obiad, powiedzmy, i komuś, kto pracuje w biurze, miały bardzo dobre teksty. Takie, które jak się wychodziło z koncertu, można było je zanucić. Zanucić, śpiewać. Można było je zapamiętać. Dzisiaj te koncerty, które są zespołów, to jest naprawdę trudno powtórzyć. Wiem, że ten dzień nigdy nie wróci. Pierwsze podanie naszych rąk. I ty też nie chcesz wrócić. Ja o tym dobrze wiem, chcesz ciągle okłamywać mnie. Wiem, że me słowa wiatr gdzieś rozwieje, wiem, że nie słyszę.